Witamy serdecznie naszych widzów. Witam Cię, Jacku. Witam się, witam. Miało być światełko w tunelu i czy je dzisiaj zobaczymy? No, jeśli to ma być lokomotywa, to lepiej nie. Tak, jak zwykle mnie dobiłeś, ale wiesz czym. Nazwą dzisiejszego odcinka: Strach ma jaszczurze oczy. No, ale fajnie wyszło. Bo to właściwie to ma bardzo duży sens, ponieważ jak my się boimy, to używamy systemu nerwowego w niewielkim stopniu, tak zwanego rdzenia przedłużonego. On jest tam odpowiedzialny za takie reakcje natychmiastowe, obrona, ucieczka, walka i tym podobne, prawda? Czyli nie wykorzystujemy całego naszego umysłu, całego mózgu, tylko rdzeń przedłużony. We wcześniejszych naukach, jak ja się uczyłem biologii, to on był nazywany gadzim mózgiem. Teraz unika się tej nazwy z różnych względów. Zresztą podobnie unika się na przykład nazwy mięśnia sercowego, tak, że jest poprzecznie prążkowany, ale to w innym programie, więc tutaj taka delikatna manipulacja występuje. I dlatego te gadzie oczy nam wyszły. Tak? Czyli my patrzymy jak gad wtedy. Musimy być w agresji. Czyli strach od agresji nie będzie bardzo dużych różnic wykazywał, to zawsze będzie reakcja tego rdzenia przedłużonego. Dlatego tak. Wybrnąłeś z tej sytuacji, a teraz powiedz mi, bo ciągle mam w pamięci tego wielkiego manipulatora, jak to on nas rozgrywa? Czy on nas zawsze rozgrywa? Czy my się na to musimy godzić? Czy nie? Jak to wygląda? Ach, to jest historia w ogóle tak długa jak cały nasz gatunek. Niestety, czyli z 500 000 lat ma, tak, że manipulator kiedyś zaproponował nam taką grę, a my w nią żeśmy weszli. Z jakich powodów? Trudno powiedzieć. Prawdopodobnie zostaliśmy oszukani. Bo gdybyśmy wiedzieli o tym, że tracimy pamięć o tym, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi, to może byśmy w to nie weszli. A gdybyśmy nie weszli z kolei, to nie powstałaby taka gra. A ta gra może mieć duże znaczenie, wręcz strategiczne w rozwoju wszechświata, czyli pokazywać, w jaki sposób istota może się oddzielić od swojego źródła, zredukować do takiej nic nie mogącej istoty i jednak z tego wyjść, czyli przebudzić się, z powrotem wejść, poznawać siebie, połączyć się ze swoją całą istotą wielowymiarową, no i podziękować za grę. To tak w wielkim skrócie. A w szczegółach, no to wyobraź sobie taką sytuację, że jesteśmy zamknięci w jakimś pudełku. Tam się rozgrywa gra trójwymiarowym. I ona tam się ludzie zabijają, robią sobie różne przykrości, występują jacyś manipulatorzy operacyjni na tej płaszczyźnie, prawda? Ale my obserwujemy to pudełko z zewnątrz, mając kolejny wymiar do dyspozycji, kolejną gęstość i przyglądamy się temu, tak jak gry wojenne w komputerze. No ale na razie jesteśmy rozgrywani, a jak się możemy przyglądać? No nie możemy się przyglądać, bo nie mamy pełnego kontaktu ze swoją istotą. Nieliczni mają kontakt z poszczególnymi warstwami, z iloma nie wiemy, prawda? Ja tutaj przedstawiam na razie dwie, a może być jeszcze na kolejna i kolejna, tak? I na kolejnej może zupełnie inaczej to wyglądać. Czyli nie wygląda to na jakąś wojnę, tylko wygląda to na po prostu grę wojenną. I załóżmy, umawiamy się we dwóch, siadamy do swoich joysticków i proponujesz. Słuchaj, zróbmy tak. Ja cię zniewolę. Wycisnę z ciebie ostatni sok. Ostatni pieniądz. Będziesz nieszczęśliwy. Będziesz umierał w boleściach. I ty będziesz musiał wyjść z tej gry poprzez obudzenie tego cierpiącego człowieczka na naszej planszy. I wtedy zobaczymy, czy możemy stworzyć takie zabezpieczenie w przestrzeni, w kosmosie, żeby ta gra nie mogła się powtórzyć i żeby ten świat był lepszy. To jest oczywiście czyste założenie w tej chwili, tak, które robimy, takie planistyczne. No to z tego poziomu, gdybyśmy rozmawiali, no to wtedy ta gra wydaje się być bardzo sensowna.
Oczywiście będąc tutaj, mając na ty, oto, będąc otoczony takim strachem, kredytami, manipulacją, zatrutą żywnością, wodą, powietrzem i tak dalej, no rzeczywiście wydaje się nam to mało sensowne. Ale ufamy, że wszystko, co się rozgrywa, jeżeli robimy założenie, że wszystko pochodzi od źródła, tak? Bo ktoś może zaprzeczyć, może mieć inne podejście do tego, że poznałem takiego człowieka, który twierdził, że Bóg jest osobno i ciemna strona jest osobno i że to są w ogóle takie walki, tak? Nie dochodziło do niego, nie dochodziła żadna argumentacja, że jeżeli rzeczywistość powstaje, to musi być jakaś siła źródłowa, że musi powstać z czegoś, z jakiejś istoty. W związku z tym, jeżeli zakładamy, że jakiś stwórca istnieje, no to on również wytworzył takie przykre doświadczenia. Pozwolił na to, prawda? Jeżeli zakładamy, że jest to wszechinteligentna istota, no to musi mieć jakiś cel. Przecież nie zrobił tego dla zabawy. Przecież to nie jest gość z lupą, który przypala mrówki. Więc tutaj to jest kwestia oczywiście filozoficzna do rozegrania i każdy musi ją rozegrać osobiście. Ja podaję mój sposób zrozumienia, ale nie każdy musi go przyjąć, prawda? A jak ci się podoba taki pomysł? Mi się bardzo podoba w ogóle sama gra. Wiesz, jak każdy chłopak lubię zabawki, więc ta gierka jest całkiem przyjemna. Ale popatrz, co się dzieje dalej. Załóżmy, że kończymy grę, osiągamy pewien... Na którym poziomie? Jakiś tam level, tak? Jak to dobrze, teraz się mówi. Jacek. Ty zagęszczasz, a ja rozrzedzam. Czyli na którym poziomie? Gęstszym czy bardziej rozrzedzonym? Kończymy grę z naszymi joystickami, prawda? Czyli na tym podstawowym poziomie materialnym. Mhm. I co się dalej dzieje? Po zamknięciu gry my dalej istniejemy. Tu na planszy kłóciliśmy się, ale jak skończyliśmy, to idziemy do kuchni zrobić sobie herbatkę, prawda? Albo coś przekąsić. I wtedy dalej jesteśmy przyjaciółmi, mimo tego, że nawet w szachach na przykład, weźmy dwuwymiarową grę, jesteśmy konkurencją, tak? Bo każdy z nas chce pokonać swojego przeciwnika. Więc to jest takie, prawdę mówiąc, bardzo trudne zadanie, pokochać swojego wroga. Ale wiesz co, tak cały czas się zastanawiam nad tym, nad tą rozgrywką. Bo owszem, fajnie to brzmi, kiedy tam na wyższym poziomie wnosimy się i możemy sobie odpuścić. Mhm. Ale tutaj na dole, wiesz, w tej naszej trzeciej warstwie gęstości, no to niestety tak trochę nas to boli. No to boli. Co zrobić, żeby ten strach miał mniejsze oczy albo żeby w ogóle je zamknął? No to spróbujmy zamontować się w takim, w takiej postaci w grze, tak? W naszym modelu. Co by było, gdyby twój zawodnik, na przykład w grze komputerowej, tam załóżmy masz grę wojenną, tak? On dostaje pocisk jakiś w ramię, boli go, ciebie nie, ale jego może tak. No to w jaki sposób on mógłby się wyrwać z tego? Musiałby wiedzieć, że jest w grze, to po pierwsze. Musiałby wiedzieć, że ta gra jest programowana przez kogoś. Siada gość i mówi, a teraz będzie tak. Prawda? W takim środowisku rozegramy sytuację, tak ona się potoczy. Może zaprogramować wszystko, łącznie z tym, że się potknie o kamień albo podrapie po nosie. Więc w momencie, kiedy taki zawodnik uzyskuje świadomość, że jest sterowany, to musi mieć zaufanie do swojego manipulatora, tak? Czyli wyższej postaci, nie manipulującego w nim tu na planszy, tylko tam wyżej. Czyli zmian może dokonać tylko wtedy, kiedy ma świadomość, że jest istotą wielowymiarową. Że jest jakiś serwer, czy powiedzmy komputer, gdzie są odpowiednie polecenia. I wtedy wyobraź sobie taką sytuację, że ty jedziesz na przykład czołgiem na wojnę, a on ci wyskakuje z tego czołgu, staje przed tobą i mówi, ty Robert, a ja nie chcę grać w tą grę. Ona mnie boli. Ty masz po kolei w głowie, czy o co ci chodzi? Czemu ty mnie narażasz na takie nieprzyjemności? Czy nie możemy pograć w jakąś grę? Ja chętnie bym uczestniczył, na przykład był ogrodnikiem, powiedzmy, czy kimkolwiek, kto do ciebie dociera. Wie? W taką grę to jak najbardziej mogę grać.
zaraz ściągam buty i idę do ogródka. Wyobraź sobie swoje zdziwienie, jak tu nagle buntuje ci się zawodnik na twojej planszy i zaczyna z tobą normalnie rozmawiać. I mówi, ja już nie wsiądę do tego czołgu. Dzięki. Nie, wybierz inną grę. Wtedy zaczyna się komunikacja. Jak zaczyna się komunikacja, no to jest to świadomy sposób przekazywania informacji. Czyli ten ktoś na planszy w odniesieniu do rzeczywistości ja tutaj, czy ty tutaj, tak, czy ktokolwiek z naszych widzów, uzyskuje świadomość większego gracza i być może jeszcze większego. I zgadza się, owszem, na uczestnictwo w grze, ale nie tej. Nie pójdę, czyli gra się zepsuła. Nie będę strzelał. Nie będę jadł mięsa, nie będę pił alkoholu, nie będę niszczył środowiska, tak? Tak, a teraz pora wrócić do trzech prostych technik, jak wyjść z Matrixa, bo mam to na kartce napisane i trzeba do tego wrócić. Tak. Naprawdę? Jest to przede wszystkim świadomość środowiska trzeba odzyskać. Mówi się o rybach, że ostatnie, o czym mają pojęcie, to woda, bo żyją w środowisku wodnym. No więc przenosząc to na nas, na lądowe bądź co bądź organizmy, no to żyjemy w środowisku gazowym, tak? Nasze powietrze składa się tam powiedzmy z 16% tlenu, większość azotu i trochę innych jeszcze tam gazów, prawda? No to trzeba uszanować to środowisko, bo jakim sposobem chciałbyś odmierzyć, którą część powietrza z naszej poduszki powietrznej na całym globie ty akurat pobierasz. Stale masz coś w sobie. Stale masz to powietrze. Później wydychasz także powietrze już ze zużytymi, z dwutlenkiem węgla na przykład, tak, z produktami ubocznymi. I musisz robić to świadomie wtedy, bo wtedy nawiązujesz kontakt z przestrzenią. Ona na ciebie wpływa, wypełnia cię. I ty wypełniasz w pewien sposób ją. Jeszcze w dodatku żywisz planetę swoim oddechem, bo rośliny potrzebują tego dwutlenku węgla, żeby cię wyżywić. A z tego, co wiem, jesteś całkowicie roślinożerny, więc powinno ci na tym zależeć. I dobrze wiesz, jak uwaga wpływa na skupienie energii, więc jeżeli wchodzi w ciebie powietrze, czekasz na nie, czyli już przechodzimy do sposobu konkretnego, tak? Trzeba podzielić oddech na cztery części. Czekać najpierw na to powietrze, czyli lekkie wstrzymanie. Oczywiście nie do granicy bólu, ani duszenia się, prawda? Później wdech, druga część, przytrzymanie. Po co? No żeby się ten tlen wymienił. Przecież ta krew musi tutaj nadążyć, pobierać te cząsteczki. Jak ktoś oddycha szybko, no to i krótko, i płytko, no to właściwie ten tlen się nie przyjmuje w należyty sposób. Poza tym nie dociera wszędzie, co powoduje, że komórki, które z natury rzeczy są tlenowe, będą się zamieniać w beztlenowe, czyli rakowe generalnie. W każdym razie narażone już na mutacje, prawda? To jest ta trzecia część, czyli przytrzymanie, żeby ono się wymieniło, i świadomy wydech, czwarta część. I można sobie dołączyć do tego różne afirmacje. Na przykład przytrzymanie oddechu, ja, wejście oddechu, jestem, tak? Czyli świadomość siebie i później świadomość środowiska. My jesteśmy. Mamy cztery słowa, ja, jestem, my, jesteśmy. I to jest podstawowa technika do tego, żeby zharmonizować przepływ energii w organizmie. Prosta. Czyli drugą techniką, którą najbardziej lubię, za co no, mam bęcki od mojej żony, za brudne nogi, to jest uziemianie się. Oczywiście, no bo widzisz, nasza planeta jest silnikiem elektrycznym. Generalnie wytwarza energię. Podtrzymanie życia biologicznego wymaga olbrzymiej ilości energii. To jest olbrzymi silnik, który został tak zaprojektowany, żeby no, to zadanie spełnić. Więc przepływ energii przez planetę i przez zamieszkujące organizmy na tej planecie jest powstrzymywany w tej chwili, dlatego że mamy silikonowe, względnie gumowe kalosze na nogach i izolujemy się od tego przepływu.
a energia działa wtedy, kiedy jest w przepływie. Trudno by było spodziewać się, żeby akumulator, który nie jest podłączony, dał jakiś prąd. Muszą być tamte kable, musi być przepływ w tych kablach, muszą się ustawić odpowiednio te ładunki, prawda, żeby ten przepływ był. No i podobnie my działamy i nasza planeta, czyli jak najczęściej zdejmować te kalosze z nóg, albo kupić sobie buty na skórzanych podeszwach. Ja wiem, że to jest dość duży koszt, nie każdego na to stać, ale to jest jedno z rozwiązań. A najprostszym i najtańszym po prostu ściągać buty. Wiąże się to oczywiście z pewnymi społecznie uzasadnionymi problemami, na przykład higieną, tak? Więc trzeba o tą higienę dbać, prawda? Żeby nikomu nie przeszkadzać. No bo jak ktoś je śniadanie na ławce, to może być kłopotliwe, tak? Ale niekoniecznie musimy po betonie chodzić cały czas na boso, chociaż poznałem takiego człowieka, który cały czas na boso chodzi, w tym także w zimie. Nawet wszedłem z nim na górę, taką dość skalistą, też na boso. Bardzo ciekawa medytacja, bo padał deszcz, a właściwie mrzawka, to wszystko było śliskie, więc wyobraź sobie skupienie uwagi na przeżyciu. W głowie nie mieści się nic już innego, jest tylko ta uwaga. Iść i świadomie stąpać po ziemi, po skałach, po tym. Bardzo interesujący człowiek w ogóle, prowadził kiedyś taki program Jaskinia Szamana. Polecam, duża wiedza. I widzisz, i nieoczekiwanie wymieniłeś trzecią technikę, może nie skupienie się na przeżyciu, tylko skupienie się na życiu. No tak, bo my, widzisz, żyjemy w takich czasach, gdzie jesteśmy otoczeni różnymi rzeczami, bardzo dużą ofertą marketingową, tak? Kup to, będziesz lepszy, będziesz pachniał, będziesz postrzegany przez kobiety, samochód, mieszkanie, pomaluj, bo zmienia się, w tym roku będzie modny kolor jakiś tam, prawda? Kupujemy ładne auta. Ciekawe po co, bo zwykle siedzimy w środku, nie widzimy tego z zewnątrz. Nie ma uzasadnień. Parę naszych zakupów nie ma w ogóle żadnego uzasadnienia. Otaczamy się pierdołami. Zaczynamy zbierać, gromadzić. To wszystko gromadzi kurz. Jesteśmy w rozproszeniu, bierzemy kredyty. Później pracujemy ciężko. Padamy na twarz, nie mamy ochoty zdobywać wiedzy, oglądać takich programów. Nie mamy czasu na wychowywanie dzieci i tak dalej. Wszystko jest przesyt informacji, reklam, śmieci elektromagnetycznych, które sobie przykładamy do naszych ciał, typu telefony, mikrofalówki, wszystkie urządzenia, które sieją fale elektromagnetyczne. Wybieramy miejsce do mieszkania takie, w których jest 20 stacji Wi-Fi włączonych, prawda, to wszystko, tego nie widać, ale to wszystko przez nas przenika, prawda? Więc żeby móc żyć normalnie, to trzeba gromadzić tylko te rzeczy, które są konieczne. Czy my na pewno mówimy o strachu? No tak, oczywiście. To sklej to jakość. Ale no, dlaczego kupujemy? Bo boimy się, że nasza samoocena zmaleje. Musimy budować naszą samoocenę poprzez zdobywanie i pokazywanie, jacy jesteśmy bogaci, zdolni, ładni, piękni i tak dalej. Ja nie mam nic przeciwko estetyce. Owszem, wręcz zalecam otaczanie się estetyką, ale nie do przesady. Czyli wyzwolenie się spod tej presji opinii społecznej, ja muszę być jakoś postrzegany, powoduje, że my zaczynamy przekraczać tą cienką granicę rozsądku i zaczynamy uzależniać się od tego, w jaki sposób postrzegają nas inni. I to jeszcze jest to może uzasadnione przy zalotach partnerskich, no ale tak, żeby wszystko na pokaz, a nie zadbać o swoje wnętrza, no to lekka przesada, moim zdaniem. Nie? Wymieniłeś trzy techniki, które powodują wzrost świadomości oraz zmniejszenie naszego poczucia strachu poprzez zrozumienie tego, na czym polega ta rozgrywka. No i porzucenie strachu oczywiście, to tak, co mówisz. Czy to, co wymieniłeś, czy te wszystkie elementy składowe tej całej naszej układanki, one powodują, że mamy lepszą komunikację z tą górą i możemy powiedzieć, słuchajcie, specjalnie nam już pasuje ta gra? Czy do tego się to wszystko sprowadza też? No nauczyć się słuchać tego głosu,
czy tych odczuć, no to najlepszym sposobem jest pozbycie się zakłócaczy. No bo jak chciałbyś na przykład zrozumieć wiadomości w telewizorni? Oczywiście nie masz, ja wiem, ja też nie mam, bo to nie są wiadomości przede wszystkim. Ale przykładowo, no masz telewizor, włączone masz radio, obok leci magnetofon z muzyką, jakiś jeszcze inny odtwarzacz, do tego masz jeszcze gości i wszyscy ze sobą rozmawiają, nie zrozumiesz w takim szumie. Żeby móc zrozumieć głos swojego ja, tego wyższego, trzeba się wyciszyć. Przede wszystkim odetkać ten kanał gadziego mózgu, czyli porzucić strach, przestać się bać. Ja wiem, że to się tak łatwo mówi, ale tam powstaje bardzo duży szum, tak? W tym strachu, bo to są istotne sygnały biologiczne i dopóki ten strach występuje, nie będziemy mogli dostać się do skojarzeń jakichś, do harmonizacji. No i przede wszystkim zredukować ilość tych śmieci wszystkich. Hałas, elektromagnetyzm, powtarzam, nadmiar przedmiotów zupełnie niepotrzebnych, tak zwanych durnostojek i łapaczy kurzu, prawda? Porządek w swoim życiu, w mieszkaniu na przykład. Przecież Chińczycy zaczynają od tego. Organizacja przestrzeni, cała geomancja o tym naucza. Jak zorganizować przestrzeń, żeby czuć się dobrze? No i co nam zalecają? Zalecają nam, żeby było jak najmniej takich rozpraszaczy uwagi. Więc jeżeli czegoś nie używasz, a uważasz, że to jest wartościowe, to daj to komuś. Może komuś się przyda. Albo wystaw na Allegro, albo po prostu wyrzuć. Tak? Są takie śmietniki, to nie są śmietniki, to są takie zbiorniki na używaną odzież. Ktoś z tego korzysta. Już ktoś tam pilnował tego i uważa, że to wszystko idzie później do szmateksów. Nie wiem, to jest teoria, ja tego nie wiem. Ale ja dbam o swoje życie i to wywalam. Po prostu. I wtedy robi się przestrzeń, w której cały czas wyższe ja, jak mówi do ciebie, to ty możesz to zauważyć w końcu. Czyli życie z uwagą. Patrzysz świadomie na to, co ci podpowiada rzeczywistość, różnego rodzaju okazje, synchronizacje, efekt gry w filmie. To jest rzadkie, ale już się włącza u ludzi, że jest sytuacja jakaś, w której nagle się wyłączają, trochę ich to paraliżuje, takie miałem przynajmniej relacje od ludzi, i czują, jakby byli kimś innym zamknięci tutaj w tej powłoce skórnej i patrzyli jakby przez dziurkę od klucza, jakby grali w filmie. Te efekty będą się nasilać, zwłaszcza u obudzonych. No i oczywiście słynne déjà vu. No, trzeba zwracać uwagę na, bo tym komunikuje się nasze wyższe ja. Podsuwa nam okazję ludzi pomocnych. Jeżeli zaufamy temu wyższemu, to wtedy on zaczyna się z nami przyjaźnić. I wtedy nie musimy mu mówić szczegółowo, czego potrzebujemy, bo on jest nami, tu, mną. I on wie, czego ja potrzebuję, więc mi to podsuwa. Ja tak żyję od dekady i jest mi z tym bardzo dobrze. Więc mnie nie trzeba przekonywać, a ci, którzy nie zechcą w to uwierzyć i nie zechcą spróbować, to się o tym po prostu nie dowiedzą. To będą uważali, że ja mówię farmazony jakieś. I z ich punktu widzenia mają rację. Czyli jak Państwo usłyszeli, są różne racje. Są racje wasze, nasze i są racje wszystkich. Dobrze. I takich racji wam życzymy. I na tym kończymy nasz odcinek. Trzeba doświadczać na sobie. Sama wiedza, że ktoś to mówi, że ktoś przekonuje, tak jak my tutaj sobie rozmawiamy, nie wystarczy. To jest tylko kierunek, droga. Nawet wiedza, którą mamy zmagazynowaną w głowach, jest bezużyteczna, jeśli nie jest wykorzystywana do czegoś. Bo co z tego, że ja umiem murować, jak ja nie muruję, tak? Czyli murujmy swoje życie, stawiajmy domy, tak. I żyjmy. Tak, po prostu. Do widzenia.